Siema, z tej strony Michale Kupela, to jest kolejny odcinek na moim kanale z Age of Civilization 2. No i dalej sobie gramy Luksemburgiem. Mamy bardzo dużo wojen, tak sami zresztą widzicie. No i co, będziemy musieli jakoś tutaj spróbować wygrać. No, będzie trudno, mamy dużo wojen. Na razie spróbujemy sobie tutaj opanować tą Portugalię, co nam tutaj się zdesantowała. I później, nie wiem, może Irlandię albo Szwecję, coś tutaj pokombinujemy, aczkolwiek najpierw właśnie musimy tutaj się rozprawić z Portugalią. Okej, z tego co widzę, Irlandia znowu wysyła swoje jednostki, więc musimy stworzyć sobie jednostki do bronienia. No więc co, tworzymy, tutaj trochę tysięcy będzie ich, ale wątpię, żeby to nam wystarczyło, więc mamy znowu problem. Okej, spróbujemy, może damy jakoś tutaj radę. Oczywiście stworzymy sobie jeszcze raz, żeby było ich jak najwięcej. To może zdołamy się obronić jakimś cudem. Okej, sprawdźmy. Okej, udało się obronić, więc jest dobrze. I co, lecimy teraz tutaj parę jednostek, które by się przydały tutaj przetransportować gdzieś. Może do Portugalii. Spróbujemy to Portugalię rozwalić. Może się uda. A tymczasem widzę, że tutaj Szwecja, no, dostała od Danii dość mocno, więc spróbujemy z nimi sobie wziąć rozmowy pokojowe. Może się zgodzą, zobaczymy. Okej, zgodzili się, więc już mamy o jedno wojnę mniej. Została nam jeszcze Libia, Portugalia, Brazylia i Irlandia. Więc dalej sporo, ale może się uda, zobaczymy. Okej, moi drodzy, spróbujemy sobie tutaj zrobić taki handel mały z Wielką Brytanią, żeby zaatakowali Irlandię za 30 tysięcy. Myślę, że to jest do zrobienia. Okej, udało się, czyli mamy już Irlandię tutaj opanowaną właśnie przez Wielką Brytanię. Teraz została nam tylko Brazylia i Libia, no i Portugalia, ale to też po drodze pójdzie. Tutaj widzę, że Brazylia się wbiła w Niemcy, więc Niemcy oberwały trochę. Okej, udało się przejąć tą jedną wysepkę. Teraz będziemy tutaj szli po to drugą. 4000 wojska. Myślę, że wystarczy. A tymczasem patrzymy, co tutaj się dzieje. No na razie musimy się bronić. Irlandia póki co zaczęła wygrywać z Wielką Brytanią, więc to jest trochę dziwne. A my spróbujemy tutaj cokolwiek zrobić. Mam tu kolejny dobry pomysł, żeby tutaj może poprosić Algierię, żeby zaatakowała Libię. To też może się udać, ale zobaczymy. Więc co, dyplomacja, weźmy handel, wypowiedz wojnę Libii i za złoto oczywiście, dajmy tak, 30 tysięcy też niech będzie. I zgodzili się, więc mamy kolejną tutaj wojnę, tak jakby mamy pomoc, po prostu mamy pomoc od innego kraju. A tymczasem co, to jak patrzę w ogóle na świecie, to Indie i Rosja się tutaj naprawdę rozszerzyły, więc może poprawmy sobie z nimi relacje, bo jak nas zaatakują, będzie problem. A teraz ciśniemy sobie dalej. Okej, udało się przyjąć tutaj kolejne wyspy. Co prawda nic nam nie przetrwało, ale przy okazji mamy kolejną wojnę, tym razem z Marokiem. Więc tak średnio bym powiedział znowu. No ale tutaj z Włochami sobie relacje poprawię. Ale spróbujmy sobie z Marokiem może tutaj jakoś tą wojnę pominąć, odpuścić ją. Nie, nie uda się. No 9000 wojska wysłali. Więc mamy kolejny przypał. Ale spróbujemy sobie może tym wojskiem stąd. Spróbujemy cokolwiek zrobić. Może się uda, zobaczymy. Okej, Maroko tutaj w tą część nam chce się zdesantować. No co prawda my już tutaj nie wybronimy, bo nie ma jak po prostu. Dlatego zrobimy znowu ten sam trik. Tu mamy na przykład te państwo. Spróbujmy ich poprosić o to, żeby zaatakowali Maroko. Chociaż teraz mam mało pieniędzy, ale może wystarczy, żeby tutaj tylko to jedną rzecz zrobić. Sprawdźmy. Okej, udało się, więc teraz Maroko ma jeszcze kolejny przypał, więc powinno się w miarę udać. A tymczasem, no, nie wiem, będę też atakował od drugiej strony. Chociaż Maroko tutaj też cokolwiek próbuje zrobić, więc będzie trudno. Okej, moi drodzy, mamy tutaj mały problem, bo tutaj jest dużo jednostek Maroka, przynajmniej tak sądzę po tym, co się tutaj dzieje. No Libia tutaj dalej atakuje Algierię. Ale tak, spróbujmy sobie tutaj zrobić sojusz, znaczy sojusz, rozmowy pokojowe z Libią. Może się zgodzę. To samo z Irlandią.
spróbujmy. Okej, mam jakiś punkcik, który rozdajmy go sobie. I teraz następną rzecz, którą zrobimy. Tak, te jednostki spróbujmy sobie tutaj wycofać, żeby pomogły tutaj wesprzeć tutaj tą część. Okej, gdzie mamy jeszcze jednostki? Nie mamy teraz żadnych jednostek chyba. Spoko. Tutaj w ogóle widzę, że z Tunezją mamy słabe relacje dosyć, więc poprawmy. W ogóle sprawdźmy, z kim mamy jeszcze takie słabe relacje. Z Francją mamy słabe, więc też poprawmy, żeby nas nie zaatakowała po prostu. Hiszpanią mamy dobre, ale Hiszpania... Przydałaby się pomóc Hiszpanii, więc sobie z nimi poprawmy relacje. Okej, teraz weźmy sobie tryb mapy, weźmy sobie stabilność. Mamy w Madrycie całkiem spoko i tutaj mamy całkiem spoko. W takim razie spróbujmy, stwórzmy sobie te jednostki. Okej, spróbujemy tutaj się jakoś, jakkolwiek bronić po prostu, bo na razie słabo to widzę. W Portugalii też weźmy sobie rozmowy może, jakby się udało. Z Brazylią też możemy w sumie. Okej, zaraz zobaczymy, co tutaj się stanie. No tutaj tak jak mówiłem, tak się też stało. Okej, mamy teraz tylko wojnę z Marokiem. Więc całkiem dobrze tutaj widzę, że wszystko się dzieje. Musimy tylko jakoś te Maroko powstrzymać, nie? To będzie nasz problem. Tutaj numer jeden będziemy musieli tutaj cokolwiek zrobić. Więc co, bierzemy tutaj sobie... Spróbujmy na przykład, nie wiem, trzeba jakoś tutaj się obronić po prostu, bo innej opcji tutaj nie widzę na razie. Więc co, wycofujemy te jednostki do Madrytu i będziemy tutaj się jakoś bronić. A przynajmniej spróbujemy, bo z tego co wiem, mieli tam tutaj sporo jednostek, więc raczej nie pójdzie nam za łatwo to wszystko. Okej, atakują nas tutaj, my będziemy jakoś się bronić. Spróbujemy oczywiście. Mamy kilka tych, to sobie możemy zrobić. Okej, powinni nas tutaj na luzie raczej zniszczyć. A my tutaj spróbujemy od tyłu jakoś zdziałać. Okej, udało im się. Co prawda mają teraz mały jednostek, bo tam raczej na luzie powinniśmy ich rozwalić w tej chwili. Ale zobaczymy, jak to się potoczy. Okej, teraz musimy tutaj złapać jakby w pułapkę, żeby nie mogli jakoś tutaj się wydostać. Więc zróbmy sobie w ten sposób, dobra. Okej, tutaj coś próbowali już zrobić. Więc tutaj rozwijmy sobie armię na dwie części. Okej, teraz sobie zrobimy coś takiego. Okej, dołączy do wojny przeciwko Estonii. Estonia, ja odmówię, bo nie chcę teraz wojen dużo mieć. Na razie muszę pokonać Maroko samo. Dobra, tutaj się udało wbić znowu. Okej, spróbujmy teraz w ten sposób. I czy się uda? Okej, udało się. Okej, mamy tutaj 4000. To jest aż 4000 jednostek. Więc dobra, wejdźmy może sobie całe nasze jednostki po prostu do Madrytu dajemy. Spróbujemy tutaj cokolwiek się obronić jakoś. Też nie widzę, żeby to się udało. Okej, mamy kolejne wojny nowe z Norwegią. Norwegia jest tutaj. I mamy jeszcze z Palestyną. Palestyna jest tutaj. Okej, czyli mamy mały problem. Chociaż tutaj ja bym stworzył trochę jednostek. Nie wiem, czy to coś da w ogóle. Ale spróbujemy. Okej, słaba sytuacja, bo wbili się z kolejnymi jednostkami, tym razem 15 tysięcy. Wszystko przez to Hiszpanię, no kurde. Jakby dało się ich powstrzymać jakkolwiek. Kurde, nie, może Brazylia? Brazylia, czy nam pomoże Brazylia tutaj z Marokiem? Może Stany Zjednoczone? W sumie nawet pieniędzy nie mam, więc teraz to tak średnio to widzę. No dobra. Może tutaj sobie już odpuśćmy te wszystkie tutaj prowincje z Hiszpanii, bo to tak średnio ma sens w ogóle. A skupmy się na tej wojnie z Palestyną. Tutaj widzę, że oni coś kombinują tutaj. Więc spróbujemy tutaj się obronić. A tutaj sobie odpuścimy po prostu, bo to na razie nie ma zbytnio sensu. Okej, mamy 5000 wojska, więc spróbujemy odbić nasze prowincje. Okej, udało się tam. Tym Maroko nas dalej ciśnie, ale to już tutaj nic z tym nie zrobię. Okej, dajemy tutaj sobie tak
300, tutaj reszta. I chyba się uda Palestynę podbić, chociaż samo, dobra, udało się. Chociaż tyle dobrego z tego mamy, że jedną wojnę wygraliśmy. Przejmiemy oczywiście całe tutaj prowincje. A tutaj mamy za to Norwegię. Norwegia tutaj widać, że chce walczyć z nami, chce walczyć. Okej, my tak łatwo się nie damy oczywiście. O kurde, tutaj źle zrobiłem. Bo pominąłem rundę zamiast po prostu zrobić jednostki. Ale dobra, już tutaj robimy jednostki, zaraz atakujemy. Okej, te Norwegię udało się chyba opanować. Tak, dokładnie, udało się opanować. Mam teraz kolejny pomysł. Może spróbujmy tutaj z Marokiem podpisać pokój. Oni sobie oczywiście tutaj wezmą to, co chcą. I dobra, zgodzili się. Udało się, naprawdę jest super teraz. Ponieważ, no, zdobyli tutaj trochę tych prowincji, ale tak szczerze to nawet ich nie potrzebowałem, bo zaraz będą zdobyć po prostu ich więcej. A teraz musimy się skupić na rozwoju. Jeszcze Norwegia. Norwegia tutaj widzę, że ma granicę z Danią, więc spróbujmy zrobić tutaj sprytnie oczywiście handel z Danią. Wypowiedz wojnę naszej Norwegii za złoto. Niech będzie. I ci się zgodzą, zgodzili się, więc proszę bardzo. Póki co tutaj Dania dostaje, ale widzimy, że już mają jednostki, więc jest dobrze. O kurde. Tutaj widzę, że Algeria dostaje od kogoś. Dobra, zobaczymy, jak to się potoczy. I póki co też będzie koniec tego odcinka. Na początku zapowiadało się tak średnio, ale udało się to jakoś tutaj wszystko opanować. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Więc co, do zobaczenia, do następnego odcinka i cześć.